Obejrzę ten materiał do końca, jeżeli przygotowujesz materiały promocyjne dla swoich usług bądź też produktów, ale wcześniej zaobserwuj ten profil i zapisz filmik na później. Bardzo częstym błędem podczas montażu naszych filmów promocyjnych jest to, że po wybraniu utworu muzycznego, a także po nagraniu całego materiału wideo, wrzucamy to na timeline, czyli do programu do montowania naszego wideo i można powiedzieć, że przycinamy nasze klipy wideo bez jakiejś większej refleksji, nie zastanawiając się, tak tylko aby nam odpowiadała długość naszego wideo, przez co bardzo często zdarza się sytuacja, w której nasze wideo, można by tak powiedzieć, żyje swoim życiem, a materiał audio żyje swoim życiem i dlatego filmik nie do końca jest interesujący i ciekawy. Aby temu zapobiec, to bardzo ważne jest, aby montować nasz materiał pod bit, czyli docinać i dopasowywać nasze klipy wideo w ten sposób, aby zmieniały się one w takt muzyki. O co z tym chodzi dokładnie, pokażę Wam na prezentowanych dwóch przykładach. Obydwa materiały wideo zostały przygotowane w dokładnie taki sam sposób przy zastosowaniu tych samych technik oraz efektów montażowych, natomiast różnica polega na tym, że w pierwszym materiale wideo, tak jak wspominałem wcześniej, klip wideo żyje swoim życiem, a muzyka swoim, przez co ewidentnie bardzo łatwo jest wyłapać, że niestety, ale muzyka nie współgra z naszym materiałem wideo, który zmontowaliśmy w programie. Zobaczcie, jak to wygląda i za chwilę przejdziemy do drugiego przykładu. A teraz drugi przykład. Tym razem nasz klip wideo to jest dokładnie ten sam klip, co był wcześniej, jednak w tym przypadku muzyka została w ten sposób dopasowana do naszego wideo, aby nasze cięcia, przejścia pomiędzy poszczególnymi klipami wideo idealnie zgrywała się z naszym podkładem muzycznym. I efekt możecie zobaczyć w tym momencie. Dajcie znać, co o tym myślicie, bo myślę, że różnicę widać gołym okiem, a jeżeli chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób bardzo łatwo i szybko można wręcz automatycznie pozaznaczać miejsca, w których warto przycinać nasze klipy w programach do montażu wideo, zapraszam do oglądania kolejnego materiału. Cześć!